Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 17 maja. Dzisiaj sobie zaczynamy kosić trawę. Na pryzmę będziemy ją zbierać. Tutaj właśnie tata już kosi mieszankę gorzowską. Patrzcie, to jest mieszaneczka gorzowska. Drugi rok, można powiedzieć. Drugi rok, a w sumie i trzeci sezon. Trzeci, można powiedzieć, pokos. No jest troszkę poprzestrzelana tutaj, ale tam dalej jest naprawdę fajna ta mieszaneczka. No i stwierdziliśmy, że ją będziemy zbierać. Stwierdziliśmy. W sumie mamy nowy nabytek i tym nowym nabytkiem będziemy zbierać, ale to Wam pokażę w dalszej części vloga, co to w ogóle jest. No już się pewnie domyślacie, że jak będziemy zbierać. Patrzcie, tutaj się kurde kłosi, już widzicie? W tamtym roku była dużo, dużo wyższa i dopiero się kłosiła. W dalszej części vloga zobaczycie, co ja tutaj zakupiłem sobie na gospodarstwo. Tam dziadek sobie jedzie. Mieliśmy małą awarię tej małej rotacyjnej naszej, 1,65 m famarolki. Wysłużyła się trochę i cały bęben wymienialiśmy. Talerz roboczy, całą słupicę. I dzisiaj po naprawie pierwsze uruchomienie. Złoto. I czwórka. Na czwórce jeździ. A dziadko mi się spieszy. Nie chcę mu się trójeczką jeździć, tylko zapina czwórkę. Dobra, ja sobie teraz jeszcze z paszowozu wysypę i dalej będę sobie tam szykował. Jutro też trochę sobie wsiądę i tą szósteczkę sobie podepnę pod tego samaszka. No w mordę przydałaby się chociaż druga 60 jakaś, żeby to 1,85 m sobie ciągać. No ale no w tamtym roku jeździłem 10-14, ale kurczę, 10-14 z tym turem ciężko się jeździ, ale to w tym roku będziemy tym, lepszy skręt i będziemy działać. Dobra, ja sobie działam, zapraszam Was dalej do oglądania. Zaczynamy zgrabianie sobie. Dziadek już wjechał tutaj ze zgrabianiem. Tu mu trochę nie pykło, ale tam już sobie działa. Tam już sobie jeździ. I zobaczymy, czy dwa pokosy, czy cztery pokosy. No bo spokojnie ten nasz Hajbop 360, ta zgrabiareczka spokojnie dwa sobie zgrabia. Dwa pokosy i na trzeci narzuca, nie? Więc w sumie pięć, można powiedzieć, pokosów będzie. Nie wiem, czy nie za dużo, ale chyba nie będzie za dużo. Bo to już widać, trochę zostawił. Mógłby trochę opuścić na łączniku. Podskosować to by lepiej brało. O, zobaczcie. Trochę jesteś zielonej masy. Tam pojechał, zobaczymy jak wróci. Jak to będzie szło. Jedzie na czwórce zapiernicza. Czwórka i kita. Ale kopci na niebiesko ta 60. Niespodzianka. Jednak w koło sobie pojechał. Dobrze myśli, w koło sobie obgrabi, a później będzie robił po kolei. Tak powinno być, nie?
Maciuś, nie bój się, ja cię nie wyganiam. No i słuchajcie, wczoraj już sobie zacząłem wozić zielonki. Trochę pryzmy już zrobiliśmy, nie nagrywałem nic wczoraj, bo tak w sumie pierwszy raz mam do czynienia z przyczepą samozbierającą. Nie za bardzo wiedziałem co i jak sposobem, no zero doświadczenia, no co mam wam mówić. Trochę porobiłem, już mniej więcej wiem o co chodzi. No i wypadałoby wam pokazać co to jest za zakup, nie? Jaki. No jeździmy sobie z już szósteczką. Dlaczego szóstką, a nie czwórką 10-14? Ano dlatego, że tu mam przełączoną prędkość wałka na 1000 obrotów. Więc przy 1500 obrotów silnika w miarę ta przyczepka w sobie chodzi, no te 540 jestem w stanie przy niższych obrotach silnika uzyskać, tak? Przy przełączeniu na 1000 obrotów. No i to jest zaś właśnie ta kronka. Kronka Turbo 2800. Po prostu nazwa Turbo 2800, no. Mieliśmy kupić zupełnie inną Pottingera, dużo, dużo mniejszą, praktycznie o połowę mniejszą. No do małych przyczep tam nie należy, mi się wydaje, ta przyczepka. No jakoś tam wygląda, no tam niby 4 tony ładowności ma, ale jak ją dowaliłem na początku pełniuśką, no to ciężko było, powiem wam, że opony trochę siedziały. No jest to przyczepa używana, tak, sprowadzona z Niemiec, nie przeze mnie, tylko przez handlarza. My ją kupiliśmy, no daliśmy za nią, no w sumie nie powiem wam ile daliśmy, no bo to nie o to chodzi. No ale jak na tą cenę, to naprawdę jest zadbana, jest mało jest, była robiona, mało było robione tą przyczepą. Czekajcie, bo to nie wiem, o. Mało tą przyczepą było robione, no oczywiście rotor grzebieniowy, tak, no widać po tych grzebieniach, teraz się fajnie wyślizgały. No ale nie są wyrobione, nie są szpilki. To co oglądaliśmy, tą przyczepę, to tutaj te grzebienie były, uwierzcie mi, naprawdę były szpilki. Były takie ostre, tak jak tutaj. Były tak, były wyheśtane. No wszystko sprawne, wszystko działa. Przesmarowałem wszystkie łańcuchy, ponaciągałem tak jak to powinno być. Przesmarowałem kalamitki, wszystko. Tutaj podbierak cały przejrzałem. Jedyne co, no to wypiłem kółka, bo mnie bardzo, te kółka bardzo irytowały. Trzymam sobie na podnośniku i tyle, no niby są były podniesione czy tam opuszczone, ale i tak to zawsze gdzieś tam na maksa były opuszczone na dół, a podbierak i tak czasami łapał ziemię, więc dla mnie to się mijało z celem. Mam załączone wszystkie noże, tam jest, o Jezu, zaszczelcie mnie, 26 noży? Chyba tak, ale tutaj właśnie tym bihajstrem przełączyłem na wszystkie noże. No wiadomo, jak się gdzieś tam zielonka ułoży, o bociuś sobie tam chodzi, jak się zielonka ułoży wzdłuż, no to siłą rzeczy nie przetnie tego nóż, tak? Ale naprawdę fajnie tnie, jak tak gdzieś jest pokos w miarę roztrzepany, to fajnie gdzieś to tam przecina. No jest to rocznik, szczerze mówiąc nie wiem jaki to jest rocznik. Na osi, z tego co zauważyłem, jest tabliczka znamionowa i na osi jest 84. A tutaj jest tabliczka znamionowa, ale nie wiem czy ona była przebijana, czy po prostu taka ta tabliczka jest. No roku nie ma, tak? Budowy. No jest model, ile maksymalnie. Nie wiem czy ta przyczepa waży tyle. Chyba tak, nie znam się na niemieckim. Dojce mnie interesuje. No ale podejrzewam, że ten 8.6, 8.7, lata 80, 90 to jest, tak? No nie jest zużyta, nie jest wybita, nie jest wyheśtana. Jakoś ta przyczepka sobie na razie działa, robi. Podbierak hydrauliczny, to jedyne to co jest, to właśnie, że podbierak hydrauliczny jest. Posuw taśmy jest normalnie na lince. Tutaj mi tak to sobie leży i ja to później sobie wkładam. Wkładam sobie to później inaczej, no tu ręczny, tego nie używam. Światła sobie wypiąłem, bo nie jeżdżę daleko, a mi to przewód mi się tutaj dyndolił i mnie strasznie wkurzał. No nic, no jakoś to jeździ. Jakoś ta przyczepka jeździ. Pryzmy trochę już zrobiłem. Pokażę wam jaka ta pryzma jest. Mamy zrobione, wczoraj zrobiliśmy 1,5 hektara chyba. Mieszanka gorzowska. A tutaj jest na tym kawałku jest
2 hektary z groszem. 2 hektary, jedno 2 hektary będzie. No było co kosić tej gorzowskiej, ale trochę nawozu było sypnięte. Ładnie trawka po kolana, gęsta, gąszcz fajny. No i patrzcie, tu wam pokażę, jak ja sobie to ustawiam tutaj na szybko. Tutaj sobie fajnie wkładam, o, czekajcie, o, tu w tą stronę i sobie przestawiam prędkości, o, szybciej, wolniej. I tak to działa. Dobra, jadę wam pokazać, będę wysypywał i pokażę wam, jak wjeżdżam i jak ta pryzma wygląda. Nie duża, nie mała, w sam raz.
paczuszka do mnie przyszła. Patrzcie co, zamówiłem sobie, w sumie domówiłem z Greena do Listne. A na dole jest Green kukurydza borowo-fosforowy i tutaj Energy. Domówiłem sobie. Jeżeli ktoś wcześniej sobie nie współpracował, może nie tyle co współpracował, ale nie pryskał tymi dorosłymi z Greena, no to naprawdę polecam. No ja już w sumie 2 lata jest za mną, 3. rok idzie z tymi dorosłymi. To jest firma polska, jakby ktoś nie wiedział, polskie nawozy dorosłe, naprawdę robią robotę. To co mnie przekonało, to dorosłe tam kupiłem kiedyś z internetu, przez stronę internetową. Bo naprawdę wychodził raz, że tanio, a dwa, no miał tyle składników na kilogram tych azotowych, fosforowych, tych nawozowych, jak każdy, jak żaden inny nawóz dorosły. No i kupiłem i naprawdę na zbożu zobaczyłem kolosalną różnicę. To co zauważyłem, to jest Prime. To jest taki nawóz dorosły, nie dorosły, tylko do nasienny, do zboża. Nazywa się Green Prime. To jest taka mała paczuszka, tam na tonę wychodzi około 40 zł, z tego co kojarzę, do zaprawienia zboża. Naprawdę różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o wschody, a dwa o system korzeniowy zboża. Czy kukurydzy, zboża, każde inne, jedne nasiona, jakie by nie było, jest system korzeniowy naprawdę tak rozwinięty. No i przez co lepiej, lepszy zboże ma start, bo pobiera więcej składników tak z gleby. Im lepszy system korzeniowy. No ale to naprawdę musicie sobie sami sprawdzić. Ja wrzucę link do strony internetowej. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam na priv po więcej informacji do tego. Jakiś tam kontakt się złapie z jakimś tam przedstawicielem, zależy z jakiego regionu jesteście. I naprawdę polecam spróbować, bo warto. Jak i dolicny, taki ten naprawdę prime, ten do nasienny, do zaprawiania do zboża, jest zupełnie mieszalny z innymi zaprawami, nie ma żadnego problemu, jeżeli zaprawiacie na różne grzyby, na zboża, na inne, czy kukurydzę, na dziki, na różne inne stworzenia, możecie dodać spokojnie tego prime'a, jest mieszalny, nic się z tym nie dzieje, a naprawdę różnice będziecie mieli kolosalne. O, słuchajcie, pryzmę mamy już zrobioną, uporaliśmy się dzisiaj do końca, wszystkie zielonki zrobione. Tam sobie jeszcze jeździ dziadek po pryzmie, dobiję ją do końca, a ja się wziąłem, piękna pogoda, niesłoneczna, wieczorna wziąłem się, kurde, tylko mi brakło trochę z tej beczki wody, muszę wężem dolać, biorę się za oprysk jeszcze na pszenicę, bo w ciągu dnia, no kurde, takie słońce wali, no nie ma jak, nie? Wieczorem prysnę, najwyżej jutro rano jeszcze w czas, jak się uda. Sobie prysnę trochę przężyto odżywkami, bo jutro zapowiadają jakieś deszcze, więc mam nadzieję, że popada i przed deszczem uda mi się prysnąć. Ale pryzma zrobiona, uporaliśmy się tak, że jest gitara. Tam sobie odpoczywa. Szósteczka z przyczepką. 60 bez szyby. Szyby wybite od rotacyjnej. Szyby są, tylko nie ma kiedy założyć. Dobra, kończymy tego vloga. Dziękuję wam, że byliście, oglądaliście. Łapka, subek, przydałby się. I trzymajcie się, na razie, cześć.